No trudno, jakoś to przeżyję ten jeden raz. Witam Was tutaj, Lukas. Pamiętajcie, że dzisiaj kolejny dzień konkursowy. Wyniki z poprzednich dni konkursowych macie pod danymi odcinkami w przypiętym komentarzu. Hasło na dziś to barszcz czerwony. Przypominam też, że tylko osoby, które są subskrybentami mojego kanału, biorą udział w tym konkursie, a widzę, że sporo osób zostawia komentarze, nie będąc właśnie tymi subskrybentami. No i mamy rok 1610, absolutyzm już się pojawił, mamy 11 punktów na 55, ale nie zgadnijcie, jak zwykle, totalnie zapomniałem cofać nasze tutaj przywileje, więc będę miał problem z absolutyzmem, bo jak zwykle będę chciał mieć disaster counter and country, a potrzebuję nabić do tego 50 absolutyzmu i ogólnie mieć go maksymalnie chyba 70 punktów musimy, nie? Jakoś tak to było. Nigdy tego nie zapamiętam. Jesteśmy też największym państwem na świecie, z naprawdę niezłym income'em, ale mam wrażenie, że jednak mamy wciąż troszeczkę za mało wojska. A ostatnią reformę niby wprowadzimy w 36. No to całkiem nieźle. I dostaniemy wtedy, bo już zdecydowałem, że wybiorę War Scores versus Other Religion minus 30% do wszystkiego. Oj, dużo będę podbijał. Śmieszne jest też to, że naszym jedynym rywalem może być nasz największy sojusznik, czyli Austria. Chociaż, szczerze mówiąc, może czas zostać tylko wyłącznie w sojuszu z Polską, a Rosja została obecnie naprawdę dość nieźle zredukowana. Fajnie jest być kontrolerem papiestwa, ponieważ mamy taką fajną bullę, która daje nam minus 10% do agresywnej ekspansji. Jednocześnie możemy cały czas kontynuować nasze krucjaty przeciwko niewiernym, a Osmana już tłuczemy za niedługo. I czas wreszcie nadszedł na kolejną szybką wojnę z Imperium Osmańskim. No niestety tym razem nasi sojusznicy nas nie wesprą. Boże, co ta Polska, jaka zadłużona, chyba wybory mieli. No ale też nie przewiduję jakichś większych problemów z Imperium Osmańskim, ponieważ no realnie też są zadłużeni całkiem nieźle. A do tego pocisnęliśmy już ich parę razy. O, jak ja lubię te szkoły niedzielne, sobotnie. Sunday. Zapomniałem, chyba niedzielne. Ach, te krucjaty, które non-topper nam się kończą. Powołujemy wręcz kolejną. No, po tej wojnie to wezmę trochę terytoriów tutaj, w tym regionie dla siebie, ponieważ jak widzicie, mam bardzo dużo punktów administracyjnych. Przed chwilą miałem kapa i teraz ich bardzo dużo dostaję. Jednocześnie nie ma sensu tutaj, tak planuję to wszystko mieć w stejcie, więc tak czy siak mogę to równie dobrze podbić. No, tutaj wojska osmańskie się jakieś zebrały, więc wbijamy się w nie. Raczej powinniśmy to wygrać, bo jak mamy przewagę we wszystkich i jakości wojska, i więcej armat, i w ogóle jesteśmy lepsi, bo Bóg jest po naszej stronie, więc wiecie jak to to jest. Okej, widzę, że nie ma tutaj za dużo wojsk osmańskich. Nie wiem, gdzie on nimi tak naprawdę stoi, nie widzę ich też tutaj. Na Bałkanach też ich nie ma. Zresztą tu już zaraz Carpet Siege nam leci. O, są wojska osmańskie. What the fuck? Lyon mi to kolonizuje. Czemu? I to chyba koniec osmańskiej floty. No dokładnie. Bęc, 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 bęc. Osman dostaje w piernicz. Co za straty? Chyba miałem pecha. No i lecimy finalnego Carpet Siege'a i Osman tak naprawdę w niecałe 3 lata pada. Bierzemy od niego większość bałkańskich fortec, 639 punktów do skorowania. No, troszeczkę tego mamy, ale mówię, mam troszeczkę też nadmiar tych punktów. Overextensja 123% to mi daje lekki unrest w tych moich prowincjach. Na polu należy pamiętać, że tutaj przed chwilą zmniejszałem też autonomię, więc bez tego byśmy chyba nie mieli w ogóle problemu z unrestem. Rozpoczynamy szybką wojnę z Chorwacją, żeby tutaj zdobyć te terytoria. Jednocześnie resetujemy trusa z Osmanem od razu po wojnie. White Peace z Osmanem. Po wszystkich negatywnych eventach autonomię trzeba też ją zacząć zmniejszać. Chociaż nie mówcie, oh my god, znowu tutaj popełniłem błąd. Ha, koniec trusa z Kastylią. No to czas ją znowu tutaj ostro pocisnąć. Weźmy Austrię do dzieła i polecimy na Reconquest Cassius Belli w pierwszej kolejności. Nasza flota zwyczajowo topi tutaj floty krajów iberyjskich, nie mają z nami największych szans. Burn the heretics! Od Hiszpana bierzemy tylko prowincję Lyonu, żeby go od razu zacząć też anektować po tej wojnie. Od razu lecimy z tym. Pieniążki, żeby spłacić troszeczkę moje zadłużenie, bo poszedłem w niezły overforce limit mojego wojska, ale już nie chce mi się tego kasować. A teraz czas na kolejną wojnę z Osmanem. I kolejną, i kolejną, i kolejną. Więcej kolonii.
Osman sobie jakieś dziwne sojusze teraz nazbierał. Brandenburgia, Baszkira, a co z Kretą? Czemu ten sojusz tutaj dalej nie trwa? Taki był fajny. Ech, no i Osman nie ma z nami najmniejszych szans. A co to za miły event? Miło tak zostać go. Oj, chociaż tutaj zrobił mi małą niespodziankę Osman, dostał wojsko. Ech, i mamy już te same statystyki, mniej arma, to raczej tego nie wygramy i nie wygraliśmy. Co za typek jeden. Zły Osman, nie robi się takich złych rzeczy. Nie, Boże, to jest tylko Baszkira, a nie Bukhara. Okej, a już myślałem, że mnie czeka jakaś ciężka wojna, to jedna prowincja. W wojnach z Osmanem to za bardzo nawet nie ma co pokazywać. Jego armii gdzieś tutaj uciekają, idą przez Polskę naokoło do mnie. To jest jakaś totalna masakra, nie walczą, a ja sobie tylko chodzę i okupuję te forty. Więc wybaczcie, że tak mało co pokazuje tych wojen, no ale realnie znowu nie mam co pokazać. No, ładne wycieczki, nie? No i od Osmana bierzemy znowu część Bałkan, tutaj odcinamy. Biorę dojście do Mameluka, żeby go zacząć podbijać. O, jeszcze mogę coś dobrać, no to bieremy za setkę, nie? Setkę, tu chyba coś źle kliknąłem, miałem mieć tą prowincję, halo? Kolejny cel to oczywiście Tunis, bo już mam dość najeżdżania moich wybrzeży, nabrzeży. Takie desanty się robi, zobaczcie, z niespodzianka. No, na pewno Tunis się zdziwił, a teraz lecimy od razu na stolicę, to nie będzie ciężka wojna. No i na razie tylko taką małą część wybrzeża biorę, żeby tutaj nie przeginać ze stratą punktów dyplomatycznych. Jednak no to, że nie mam tych idei religijnych, troszeczkę mnie boli. Ech, Osman nigdy się nie nauczy nie wtrącać się w moje sprawy. Ktoś tu ma bankruta! A teraz już nawet armii nie ma. Nie no, ale nadal chcę walczyć, co za typ. Bankrut, kasacja armii, ale nadal chcę walczyć. Pierwsze rozwinięcie to wziąłem sobie tutaj Jarl Absolutyzm, żeby nam już powoli, bardzo powoli leciał. Ja chyba tak zrobię, że tutaj zamiast administracyjnych to wezmę sobie religijne, żeby mieć to przyspieszone nawracanie. No chyba, że jednak się okaże, że do tego momentu będę dość szybko nawracał te prowincje, to może zrezygnuję, ale już zaczynam odczuwać pewien dyskomfort w nawracaniu tych prowincji. O, możemy trochę misji popchnąć teraz do przodu, bo doczytałem, że nie muszę podbijać prowincji w Horn of Africa. Wystarczy, że tam poprawię z kimś relacje na ponad setkę. I możemy już dojść nawet do koniec schizmy misji, wyjebiście. Mamy też Leviathan Mission zrobione i mi zostało Mission to China. I byśmy dostali wtedy jeszcze Local Missionary Strength, Maintenance Cost oraz Local Unrest byśmy mieli zmniejszone. No to chyba trzeba lecieć do Chin w najbliższym czasie, a tutaj mamy Christian, Japonia. O Jezus. A co daje mi koniec schizmy event? W sumie jestem tego ciekaw, zobaczmy. Czy on się odpali, czy jak? A, Orthodox Countries Received. Okej, okay. I co, Orthodox kraje przechodzą teraz na katolicyzm. Jej, szkoda, że zostały podbite. O tak, mnie tak czy siak zależy najbardziej na tym Universal Church misji do wykonania. Dostajemy wtedy jeszcze plus 3 Missionary Strength. Tylko co, muszę dążyć do ligi i w chrę muszę mieć tylko i wyłącznie katolickie kraje. Okej, okay. A co się stanie, jak rozwiążę Holy Roman Empire? Nie uwierzycie, ale zapomniałem o card house'ach. Że przecież ja je muszę wszędzie budować. I czas na kolejną wojnę z Osmanem. Patrzę na te liczby, to jest takie słabe. Ale w tej wojnie, ponieważ już za chwilę mieć będziemy dostęp do 8 tieru reformy, czyli ostatniej reformy, na której mi cały czas zależy, no to w tym momencie myślę, że już sobie wezmę forty od Osmana, żeby już go nie musieć tak długo podbijać następnym razem. No i ładnie Osman przecięty. No i mamy to ostatni tier reform, możemy już wprowadzić całkowitą tolerancję w naszym królestwie, bo czemuż by nie, no przecież jesteśmy bardzo tolerancyjną religią. Tak z ciekawości, zanim to zrobię, 486 punktów Osman nas teraz kosztuje, wprowadzamy One State Under God i mamy 282 punkty, no nieźle. Taki Timur 212, Vijayangar 284, Delhi 168. Taka malwa to nawet teraz obecnie byśmy byli w stanie już zrobić ją na wasala. Ming 163%, ale to jest chyba jakiś mały Ming, bo nie ma go na liście, więc na pewno stracił prowincję, bo ma poniżej 1000 dewa. Trochę gorzej to wygląda w tych krajach katolickich, dlatego tak no, żałuję, że nie udało nam się zrobić tutaj protestanckiego, Boże, trudne słowo, Holy Roman Empire, to może
to, że tutaj nie jest protestanckie Holy Roman Empire, może spowodować, że w ogóle całe podejście pójdzie do kosza. No ale trudno, zobaczymy. No a my rozpoczynamy naszą wojnę z Hiszpanią i jej przyjaciółmi. Wyjebiście. Oczywiście lecimy na Reconquest Cassius Belli. Skoro mogę, no to wykorzystujmy to dalej. I wbijamy się w wojsku Portugalii, chociaż tu przewiduję, że mogę dostać jakiegoś piernicza. Tutaj jest wojsko Hiszpanii, które... nie ruszyło się? No to ciekawe, że na dwóch minusach się nie ruszają przeciwko nam, no ale okej, nie będę narzekał. Lecimy wtedy dalej, tutaj. Jak zwykle wyjmujemy Portugalię, sojuszników i dopiero potem ciśniemy dalej Hiszpana, który chyba rzeczywiście nic nie robi. Nie wiem, może AI się popsuje, muszę gry przeładować. Tu jest grenada. What the fuck? Bang, 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 bang. Portugalska armia dostaje Mucka. O kurde. Tym razem od Portugalii biorę tutaj te prowincje, bo chcę mieć przejście. No i w zasadzie też możemy już zacząć zjadać naszych wasali, którzy są psiduzi, takich na przykład jak Syria po tej wojnie, bo będziemy tutaj robili trade company, po prostu. No i mamy to, Evangelii Gnion zostało zawiązane, no i teraz religia katolicka jest oficjalną religią Holy Roman Empire. No i wyjebiście. I zadziało się to dokładnie 42 lata i pół roku. Bo bardzo na co zwracałem uwagę. Najbardziej wkurzające w podbijaniu Hiszpanii jest to, że zdobywa się na niej tak mało punktów zwykłych. No cały kraj okupuje na części kontynentalnej i co z tego, skoro muszę jeszcze przynajmniej stolice tych nacji kolonialnych Hiszpanii popodbijać. Co za pupa. No i mamy to prawie przejście. Bo tutaj się jakaś malutka grenada pokazała. No ale ma gwarancję od Hiszpanii, więc może wykorzystajmy to na przykład do zresetowania trusa, tylko... Moronie, przecież nie masz Cassius Belli. Chcę coś przetestować, bo w sumie krucjaty można wypowiadać chyba co 25 lat. Akurat mi zeszła z Osmana. I co się stanie, jak zjem kraj naraz, bo Tunis jest malutki. Jak widzicie, właśnie wziąłem na niego krucjatę, wypowiedziałem. Halo, halo, Tunis. A, musimy poczekać jeden miesiąc. Dostaliśmy Holy War Cassius Belli na nasz Tunis, tutaj. I teraz co się stanie, jak go zjem w tej wojnie? Co prawda, pozwolę sobie też zresetować tutaj trusa, tutaj z Hiszpanią, więc to jest dla mnie idealna sytuacja, żeby właśnie go teraz zaatakować i sprawdzić, co tu się też wydarzy. No, mamy napisane, the Pope has already launched a crusade, we must wait for it to end before calling another. Okej, okay. No i tu nic właśnie przestaje istnieć. Miesiąc cyknął, straciliśmy efekt krucjaty i czy mogę wypowiedzieć kolejną? O mój Boże, to będzie OP. Uwielbiam doprowadzać swój kraj do ruiny. Dwa razy atak na Kretę, no, żeby nam się odpalił Disaster Country and Country, który teraz nam leci i będziemy go mieli w 1650. No pewnie, cały kraj w manufakturach, każdy jeden, ale oczywiście nie u mnie się odpaliło, bo po co? No. Ale przynajmniej kraj mi się teraz pali. Ten event jest masakrycznie bolesny, bo zmniejsza nam Good Produce Modifier o 20% taxation, no i maksymalny absolutyzm o 20 punktów. A żeby z tego wyjść, musimy mieć po prostu stabilność na 0 oraz nie możemy mieć buntowników i musi minąć 10 lat. Myślę, że z niepokojami w kraju to raczej problemów mieć nie będziemy. Tego co widzę, musimy mieć 65 absolutyzmu, więc jeszcze skądś 10 punktów muszę wykombinować. I nawet chyba wiem skąd, więc nie będzie to raczej problemem. W międzyczasie zróbmy sobie dla rozgrzewki krucjatę na Mameluka. Dokończamy nasze influence ideas. Najgorsi to będą tutaj oczywiście ci sojusznicy, żeby ich powyjmować. Nie wiem, czy mam tutaj dojście do Mogadiszu nawet. No i Mameluk zjedzony, a naszym kolejnym celem będzie chyba Jemen. No to może teraz wojna kolonialna z Osmanem. O tutaj, o te prowincje. Wszystkie zaraz zdobędziemy. I tak wojska mamy w sumie na miejscu, więc... co nam szkodzi, żeby je przekierować teraz na Osmana. Jak zwykle lecimy super szybkiego Carpe Siege'a, a przed wojną miałem tylko 50 okrętów. What the fuck? Trochę mi się tego ładnie zdablowało. No to trochę sobie Osmana tym razem zjem. Zobaczcie, jak mało mu tego wszystkiego tutaj zostanie. Prawie 200 punktów over extensji, ale 300 punktów dyplomatycznych. No trudno, jakoś to przeżyję ten jeden raz. To jakieś jaja. Tylko tyle? Jakbym zamienił tego pana na pana od stabilności. Okej, to naprawdę nie jest problem.
to może jednak to wszystko koruje? Boże, dosłownie wszędzie mi każda jedna rewolta wybucha. Mimo iż tutaj, jak tak patrzę, jest 0-0-0 wszędzie, to notabene mi się jakieś bunty odpalają. Ciekawe, od czego to zależy jednak. Zacząłem już też integrować Syrię. W sumie te tereny będą bardzo nam potrzebne. Cała już nawróciła wszystko, co mogła na katolicyzm. A teraz tutaj będziemy robili trade company, bo potrzebujemy coraz więcej pieniędzy. A to jednak głównie z tego będziemy zarabiali w najbliższym czasie. Zmienię też sobie tutaj tą doktrynę za chwilę na tolerancję prawdziwej wiary. Co spowoduje, że będziemy mieli jeszcze stabilniejsze nasze prowincje nawrócone na katolicyzm. No i mamy to, koniec wrogości. Dodatkowe 20 punktów absolutyzmu, co powoduje, że teraz go mamy 105, więc jeszcze coś możemy sobie tutaj odpalić. I myślę, że to będzie tak bodzie wie, o, co zwiększa wszystkim wpływy, bo to jednak nam się przyda. A 5 punktów i tak zaraz będziemy mieli jeszcze, jak tutaj nabijemy maksymalny absolutyzm za Kraulancy. Obecnie mamy, nie, tak czy siak mamy setkę. Wyjebiście! No to wszystko się udało, co chciałem zrobić z absolutyzmem, a teraz zostaje nam już tylko i wyłącznie toczyć wojny dalej. Jak widzicie, integruję już Syrię, za chwilę też zacznę integrować Bizancjum, tylko niech mi się trochę punktów odłoży, to również zaczniemy integrować Bizancjum. Pamiętajcie, że wielkość absolutyzmu wpływa na to, ile musicie wydać punktów do anektowania Bizancjum, więc to jest spoko. Teraz w sumie muszę mocno się zastanowić, czy tu brać religijne, czy administracyjne. Dajcie znać w komentarzach, bo oprócz oczywiście naszych pytań konkursowych, znaczy tekstów konkursowych, bo jestem ciekaw, co byście wybrali na moim miejscu w tym momencie rozgrywki.